Siemanko ludziska, ja jestem Rulalos i dzisiaj ruszamy na Grand Prix Japonii na torze Suzuka. Zapraszam serdecznie. Witam Was już w garażu. Pole position zdobył Hamilton przed Rosbergiem, trzeci mój partner zespołowy Daniel Ricciardo, a ja jak zwykle z 10 pola. Widzicie, 50% szans, że spadnie deszcz, także ta strategia na 6 okrążeniu pit stop może się okazać strategią złą. Ruszamy już na tor Suzuka. Jesteśmy już na polach startowych, jak mówiłem wcześniej, pierwszy Lewis Hamilton i za nim jest Nico Rosberg, trzeci Daniel Ricciardo, a ja na 10 miejscu. No cóż, to jest tor, który nawet lubię, ale średnio mi tu idzie, zawsze ciężko mi tutaj osiągnąć dobry czas, także może być ciekawie. Start na pewno lepszy od Massy. Massa źle wystartował, już go Valtteri Bottas wyprzedził. Muszę bardzo uważać, to jest zakręt bardzo trudny, no. Oj, muszę uważać, bo mam tego moda wgranego. Chyba mam wgranego moda. Oj, mam wgranego moda, bo słyszę, że części lecą. Piąty Ricciardo spadł z trzeciego na szóste miejsce. Walka z przodu z Hulkenbergiem. Ależ na tych eskach jeździ, to jest bardzo trudna sekwencja na torze. I jesteśmy już przed Danielem Ricciardo, więc podstawowy cel osiągnięty. No i teraz musimy gonić Nico Rosberga. Tak jak mówiłem, to jest tor, który lubię, bo w sumie większość kierowców lubi ten tor. Natomiast na tym torze mam dużo problemów z osiągnięciem dobrego czasu. Z trakcją problemy są również na tych eskach i tak dalej. Bo moje ustawienia kierownicy, ignoruj typ urządzenia sterującego, są bardzo agresywne. Nawet ze średnią trakcją na tym torze jest ciężko. Szybki, to jest 130R. Słynny zakręt 130R, a Ricciardo jest bardzo szybki. Oj, tutaj często skracam właśnie tor, bo tutaj można dużo zyskać czasu, nawet pół sekundy. Tak w kwalifikacjach, znaczy nie w kwalifikacjach, ale nawet w treningu tak sprawdziłem, że byłem szybszy o pół sekundy, jak tam skróciłem. Tak jak słyszymy, za 15 minut deszcz, a więc no, końcówka wyścigu będzie ciekawa na pewno, bo będzie padać, a to oznacza, że może się dziać pod koniec wyścigu, może się dziać, ale tak jak mówię, nie wiadomo, czy trzeba będzie zakładać opony przejściowe, bo deszczowych na pewno nie, ale czy przejściowe. To zawsze jest spory dylemat. Pamiętacie kiedyś wyścigi w Chinach, w F1 2000, chyba to było jeszcze, nie wiem, czy to było w 14 czy w 13. Chyba w 13 to jeszcze było, że właśnie pod koniec wyścigu padało i zakładając w końcówce przejściowe dużo zyskałem, także
Mimo tego, że zjechałem wcześniej na pit stop. Także to naprawdę trzeba pomyśleć jeszcze, ale zobaczymy, jak się rozwinie sprawa na torze. Bo Hülkenberg przede mną stoi ewidentnie, znaczy może nie stoi, ale jest blokowany przez jednego z kierowców Williamsa. Ale z tej odległości nie widzę, czy to jest Bottas, czy Massa. No, zbliżyłem się do Nico Hülkenberga. No, teraz pytanie, czy tam przed Hülkenbergiem jest, jak widzicie, Bottas. A więc to jednak jest Valtteri Bottas, a więc bardzo wysoko kierowca Williamsa. No i teraz zobaczymy, czy na wyjściu ze spun, z łyżeczki, będę w stanie zbliżyć się do Hülkenberga, bo raczej go nie wyprzedzę na wyjściu ze spun, ale czy zbliżę się do niego na tyle, by na tej prostej go dogonić, no bo na pewno Hülkenberg użyje DRS-u, bo będzie wyprzedzał Bottasa, tylko pytanie, czy go wyprzedzi. Mi aż tak bardzo nie zależy w tym wyścigu na Rosbergu. Ricardos! Bardzo dobrze! Atakuje Hülkenberg! Nie wyprzedził jednak Hülkenberg Bottasa. Ojojoj! Co się stało z tyłu? Ricardo stracił dużo. Hamilton rekord, uczyłem już DRS-u. Wyprzedza, czy nie? Ojojojojoj! Wywiózł Hülkenberg, wywiózł Bottasa, Bottas jakiś problem! Coś niesamowitego, sensację w wyścigu. Odpada Valtteri Bottas prawdopodobnie. No jeszcze jest zaliczony w wynikach, ale ależ katastrofa! Albo został wywieziony, albo jakaś awaria go spotkała, bo to jest aż niemożliwe. No proszę Państwa, już jestem piąty, także całkiem nieźle. Aj, co tu się dzieje w tym wyścigu? Czasami skracam potwornie tor. Ale i tak moja strata jest bardzo cały czas podobna, także nie zyskuję na tym bardzo dużo czasu. Słuchajcie, co wydarzyło się w ostatnim tygodniu w Formule 1? Ja na pewno będę na stronie to też uzupełniał i bardzo możliwe, że do momentu publikacji tego filmiku, czyli do niedzieli do godziny 14, już taki artykuł się pojawi. Ale teraz w skrócie powiem, co się wydarzyło w tym tygodniu w F1, bo działo się trochę rzeczy. Oczywiście zaczynając od najważniejszej informacji, czyli o skończeniu wyścigu, że skończyło go tylko 11 kierowców. No to jest dla mnie jakiś absurd. Najbardziej szkoda mi jest po tym wyścigu chyba Verstappena, bo to kierowca naprawdę szybki, ale nie pokazał tego w tym wyścigu, bo Renault przygotowało katastrofalny silnik, to trzeba sobie powiedzieć. Pewnej mocy nie pokazał również Ricardo, który był dopiero szósty w Australii. Dopiero szósty! A w tamtym roku był drugi, przypominam. Kwiat w ogóle nie dojechał na pola startowe. No i kierowcą tak naprawdę 50% skuteczności miało Renault w dojeździe tak naprawdę do mety, nie? Bo jeszcze Carlos Sainz zajechał do mety na 9. miejscu, no i też bardzo ładnie. Więc debiutanci w tym roku są niesamowici. I pokazał to zresztą też Felipe Nasr, który w Sauberze zdobył 5. miejsce i to była chyba, mi się wydaje, największa sensacja. Także naprawdę Verstappen jest wściekły, nie tylko sam Max Verstappen, ale również Jos, jego ojciec, który no mocno się zdenerwował na tą firmę, naprawdę mocno. Red Bull nawet grozi odejściem z F1, jeżeli tak dalej będzie, dominacja taka Mercedesa, no. Z jednej strony im się nie dziwię, że są wściekli, bo oto oni zawsze dominowali, ale z drugiej strony Mercedes odwalił niesamowitą robotę i tak jak mówiłem kiedyś, że dzisiaj w Formule 1 już nie jest tak ważna aerodynamika, dzisiaj ważne są silniki. No niestety Red Bull nie trafił po prostu, no zdarza się. McLaren też zawsze był niesamowicie dobry, a jakoś od kilku sezonów, no powiedzmy sobie szczerze, no jest daleko, a obawiam się, że w tym sezonie może być jeszcze dalej niż w poprzednim sezonie, bo Honda, no na razie się dopiero wbija w tą Formułę 1 z tymi silnikami, które są no złe. Znaczy nie powiedziałbym, że są złe, po prostu są one skręcone do takich obrotów, żeby nie zużyły się tak bardzo te silniki. Także nie pokazują one też swojej pełnej mocy, ale dźwięk nawet nie jest zły. Zjeżdżamy do boksów. No ojojoj, bardzo tutaj mój bolid na sterowny. Także dzieje się Formuła 1. Dzieje się Formuła 1, zwycięstwo Hamiltona przed Rosbergiem. Trzeci Vettel, także brawa dla Ferrari. A, myślałem, że wyjadę przed Hülkenbergiem. Nie udało się. Także Ferrari poprawiło się. Naprawdę niesamowicie Ferrari jeździ.
Bolid nie dość, że ładnie wygląda, to jeszcze szybko jeździ, więc idealnie do siebie pasuje. Co jeszcze się działo w F1? Przede wszystkim wiadomość, że nie będzie Grand Prix Niemiec. To jest wiadomość chyba, która najbardziej uderza w kibiców. Grand Prix się nie odbędzie. Tak jak mówiło się wcześniej, już negocjacje są po prostu w katastrofalnych stosunkach z Bernie Ecclestonem. Nie dogadali się i na Nürburgringu, ani na Hockenheimie nie będzie wyścigu. No, nie wiem, czy jest jakiś tor jeszcze w Niemczech, który mógłby gościć F1. Nie wydaje mi się, by taki tor był. No więc, no niestety, chyba w tym roku Grand Prix Niemiec nie będzie. Na pewno nie będzie go na Nürburgringu oraz na Hockenheimie. I to jest wielka szkoda. Naprawdę wielka szkoda, bo tory są superowe. Szkoda, że tam nie będzie w ogóle Grand Prix. Trzecia rzecz to problemy z Zauberem. Tam sprawy kontraktowe. Guido van der Garde ostatecznie nie będzie jeździł, ale dostał 15 milionów euro odszkodowania, także... No. Wywalczył sobie w sądzie to wszystko. I czwarta rzecz jest taka, że Valtteri Bottas, który przypominam nie wystartował w Australii, bo miał problemy z kręgosłupem. Oraz tak samo Fernando Alonso walczą cały czas o powrót na Grand Prix Malezji. Myślę, że Alonso to się uda. Bottasowi myślę, że też. Oczywiście na to liczymy wszyscy, bo wiadomo, im więcej kierowców, tym lepiej, bo ostatnie wyścigi 15 kierowców na starcie, to była jakaś kpina. Ale oczywiście wszystko opiszę dokładnie na tej stronie internetowej, także wszystko wam teraz podałem w punktach. No, Bottas jest szósta, więc jedzie Bottas, więc coś się tam musiało wydarzyć, że wrócił jednak na tor. Także tak jak wam mówiłem, wszystko dokładnie opiszę na stronie. Teraz w odcinku wam podałem tak wszystko w punktach, więc tak zawsze też będzie, że w odcinku będę mówił tak bardziej punktowo, co się wydarzyło, a na stronie wszystko będę fajniej opisywał, bo tam na to jest miejsce. No i też, wiadomo, czas też, nie? Bo w odcinku jest ten czas ograniczony mocno. A zaczyna powoli już kropić, więc problem mamy duży. Słuchajcie, tak samo z historią torów, jak z wydarzeniami. Też będę ją mówił bardziej tak punktowo. Choć historia Grand Prix Japonii, w ogóle Formuły 1, nie jest długa. Bo samo Grand Prix, pierwsze Grand Prix odbyło się w 1976 roku. I to jeszcze w dodatku na torze Fuji. Tak samo na Fuji było w 1977 roku, potem były lata przerwy i dopiero w 1987 roku to Grand Prix powróciło na torze Suzuka. I potem znowu w 2007 roku i 2008 roku Grand Prix było ponownie na Fuji. Oj, Hulkenberg to chyba jest, tak, błąd Hulkenberga. Taki sam błąd jak Bottasa, ależ niesamowicie kierowcy popełniają tutaj błędy. Trudny zakręt bardzo. Także historia też nie jest długa. 4 razy Grand Prix Japonii było na torze Fuji. A tak zawsze było na Suzuce. Ale tak jak mówię, historię torów też wam spokojnie opiszę na stronie internetowej. Także od tego też ta strona będzie. Także tam też zaglądajcie, bo naprawdę zawsze się może coś tam pojawić. Codziennie się może coś tam pojawić, choć mówię, w tygodniu, czyli od poniedziałku do powiedzmy czwartku, tej strony nie ruszam w ogóle. Tak stwierdziłem. Bo od tego jest po prostu weekend, muszę się też uczyć. No sorry, no. Biskitu. Takie życie, no. Życie to nie tylko internet, tylko też nauka, nie? A nauki ostatnio miałem bardzo dużo. Słuchajcie, jeszcze muszę poruszyć jeden temat. Tak w ogóle zauważyłem, że nie mam DRS-u, więc bardzo duża sytuacja. Ja bym powiedział nawet, że to jest fatalna sytuacja, bo możemy się szykować na chwilę do wyprzedzania Bottasa, który jest bardzo blisko, chociaż cały czas utrzymuje taką mniej więcej stratę, nie? Jestem tak mniej więcej w kanapce. No wtedy jeszcze silników Mercedesa, nie? Bo Bottas to silnik Mercedesa, tak samo Bottas. Jeden temat, słuchajcie, temat odnośnie przyszłości kanału. Przyszłość kanału odnośnie F1. Ostatnio na Facebooku napisałem jeden post, w którym czytałem gdzieś, to są oczywiście od razu mówię plotki, także to nie są oficjalne zapowiedzi, to są plotki, że gra wyjdzie w przeciągu najbliższych 2 miesięcy, ale co ciekawe, z naciskiem na czerwiec. Jeżeli tak się stanie, a może tak się stać, ja przeczuwałem, że to będzie maj. I ja tak zawsze mówiłem, że to będzie maj. Natomiast jeżeli to będzie czerwiec, to jesteśmy w sporych tarapatach, powiedzmy. Bo 26 kwietnia kończymy nagrywać karierę. To tak wam chcę od razu mówić. 26 kwietnia koniec kariery.
czemu nie tydzień wcześniej, bo jeżeli ktoś jest mądry, to sobie szybko policzy to. Może nie mądry, ale bystry po prostu i szybki. Dlatego, że będą święta i w ten tydzień świąteczny postanowiłem zająć się bardziej stroną internetową niż nagrywanie filmików, więc w tym tygodniu filmików nie będzie. Zresztą też Liga Uklowko na czas Wielkanocy jest odwołana, czyli nie będzie w Wielką Sobotę po prostu wyścigu, czyli automatycznie 8 kwietnia nie będzie odcinka z Ligi Uklowko i tak samo u mnie na kanale też nie będzie takiego odcinka. Więc to będzie taki tydzień, powiedzmy, wolny, taki, żeby sobie po prostu wyluzować, żeby sobie odpocząć od F1 i skupię się bardziej, znaczy może nie od samej F1, ale od nagrywania i skupię się bardziej na tworzeniu strony internetowej. Tak samo, słuchajcie, Liga Uklowko kończy się. Ostatni wyścig jest 2 maja, jeżeli wszystko pójdzie oczywiście dobrze. Tak samo na YouTube go wstawię 3 maja odpowiednio. No i co wtedy? No właśnie, Project Cars miał wyjść 2 kwietnia, nie wyjdzie. Nie wiem, kiedy wyjdzie Project Cars, to była alternatywa. Niestety to chyba nie będzie dobra alternatywa, bo po prostu jej nie będzie. No więc muszę coś zrobić. Albo mówiłem już kiedyś, że moda nie będę raczej wgrywał, bo po pierwsze ta gra już się przyjadła. Po drugie jeżdżę w ligach, więc modów nie mogę mieć, chociaż wtedy już nie będę jeździł w ligach, bo się skończą wszystkie ligi. Nie wiem, no ja raczej nie chcę zaczynać nowego sezonu na modzie, bo po prostu nie chcę nowego sezonu zaczynać na modzie. Zresztą ja też sobie muszę od tej F1 odpocząć po ligach wszystkich, bo tych lig było całkiem sporo od tej F1, choć wiadomo, że nie całkowicie, bo na przykład hipotetycznie jak będzie Grand Prix Monaco, to na pewno będę sobie chciał na motorze Monaco pojeździć, ale tak chyba na fanie dla własnego fanu, powiedzmy. Także, nie będę raczej wtedy nagrywał F1, więc alternatywą mogą być live'y, na przykład z Far Cry'a, oj, bardzo szeroko. Więc to może być alternatywa, taki live z Far Cry'a, bardzo szeroko teraz jadę. No i zobaczymy jeszcze, mówię, o tym wszystkim będę jeszcze na pewno was informował, co planuję, bo to są takie plany wstępne, powiedzmy. Moda raczej nie chce, bo ta gra się naprawdę przyjadła wszystkim, nie jest też dobrze wykonana, więc no... Mody tak samo też nie są dobrze wykonane, więc powiedzmy sobie szczerze, no... Darujmy chyba to sobie. Chociaż też nie chcę oczywiście, by kanał wymarł na miesiąc, nie? To tego też nie chcę. Mówię, jeżeli poznamy dokładną datę premiery i to jeszcze oficjalną, to wtedy możemy sobie planować, co chcemy. Na dzień dzisiejszy tak to wygląda i tak to widzę. Zobaczymy, co będzie potem. Na razie baton jest bardzo blisko. Oj, patrzcie, co się tu się dzieje. Wyprzedził go jeszcze. Chyba to jest Kimi Raikkonen. Tak jest. Oj, błąd na ostatnim zakręcie. Jej. Wyprzedził mnie Raikkonen. Niedobrze. Błąd, już chciałem normalnie się wyciszyć, a tu się okazuje, że błędy, panie Rulalosie, błędy! Wiem, to jest tor, który lubię, ale to jest ciężki tor bardzo do jazdy. Teraz muszę wyprzedzić Raikkonena, żeby nie było, jak powiem, może nie wstydu, ale... Bez kitu, na 6. miejsce zasługuje w tym wyścigu. Tu była już szansa. Jeżeli dobrze wyjdę ze spłynat, będzie dobrze. No jest nadzieja. Mała, ale jest nadzieja. Brawa dla Hamiltona. Na zwycięstwo. Bardzo duża przewaga. Drugi chyba jest Rosberg, także no... Dla mnie źle. Nie ma opcji, nie ma szans, co ja... No nie. Co ja chciałem tak zrobić? Dobra, będzie 7 miejsce, niestety błędy. No trudno. Ale no, wiecie, 7 miejsce to też nie jest źle, nie? Osiągnięty cel, także jest dobrze. Także wyścig taki, w którym nie błyszczałem, raczej jechałem przeciętnie, ale za tydzień Rosja, już tor o wiele lepszy. Fatalny czas okrążeń, po prostu katastrofa, nie ukończył Eriksson. Dalej mam pierwsze miejsce, drugi Rosberg, trzeci Hamilton, czwarty Ricardo,
Red Bull prowadzi tylko 6 punktów przewagi nad Mercedesem. Oj, tu będzie walka do końca sezonu, coś czuję. No, zespół mi gratuluje. No, ja jestem w sumie w pewnym sensie też zadowolony, bo w sumie start z 10 pola też miałem od razu minus na starcie. Od razu miałem już gorzej. No więc w sumie nie było tak źle, aczkolwiek mogło być wyżej. Lekki niedosyt pozostał, mogło być moim zdaniem nawet 4. miejsce, ale tak to jest w wyścigach. Nowak już myśli o przyszłym roku. Lewis Hamilton zalicza fantastyczny występ. Daniel Ricciardo lepszy niż Patryk Nowak. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się on podobał. Jeżeli tak było, to dajcie łapkę w górę. Będę Wam bardzo, bardzo, bardzo wdzięczny. Skomentujcie ten filmik. Zasubskrybujcie kanał, by mieć informacje o nowych filmach. Zaglądajcie również na Facebooka, na mój kanał na Twitchu oraz na moją nową stronę internetową www.polskifanf1.zgora.pl, gdzie publikuję różnego rodzaju fajne artykuły. Dziękuję Wam jeszcze raz. W przyszłym odcinku, tak jak już wcześniej wspomniałem, ruszamy na Grand Prix Rosji na torze Sochi. Trzymajcie się, papatki.